I kolejne pytanie. Dlaczego BOK nie ma żadnej ciekawej oferty dla młodzieży? No i tutaj muszę zaprotestować, ponieważ jeżeli przyjrzymy się ofercie BOK-u, no to zobaczymy, jak różnorodna jest to i jakość, i przede wszystkim forma możliwych, wydaje nam się, atrakcyjnych propozycji dla przede wszystkim młodych ludzi. Kilkanaście grup warsztatowych, tanecznych, hip-hop, taniec współczesny, taniec orientalny, taniec flamenco. Wprowadzamy, i to jest nasza nowa formuła, nowa propozycja, wprowadzamy taniec estradowy dla młodych ludzi. Dodamy do tego zespół pieśni i tańca Bolesławiec, dodamy orkiestrę dętą Bolesławiec, dodamy bolesławiecką szkołę tanga, warsztaty wokalne, warsztaty plastyczne. Chcemy wprowadzić, i to jest kwestia, myślę, że miesiąca, warsztaty dla małych dzieci, dla czterolatków, warsztaty plastyczne, warsztaty też z malarstwa dla osób dorosłych, chór miejski Cantate Deo, pracownie ceramiczno-rzeźbiarskie, bo przecież z tego jest znany. Jakbyśmy tak wymieniali, no dodajmy też imprezy, które adresujemy do młodych ludzi. No chociażby Zatargi z teatrem, Ogólnopolski Festiwal Teatralny, konkursy recytatorskie, Europejskie Dni Dziedzictwa, które też mają ten wątek młodzieżowy. Jazzowe uczty, jazzowo-rockowe. No nie wierzę, że nasi internauci to tylko i wyłącznie zwolennicy disco polo. Czy uważa pan, że instytucje kulturalne w Bolesławcu potrafią rozdzielić kulturę od polityki? Oczywiście, że tak. Zgodnie z filozofią Izaaka Berlina, bo tutaj jak gdyby to nazwisko przyszło mi do głowy, kultura w swoim zamierzeniu i oddziaływaniu nie może być ściśnięta do jakichś określonych ram. Jak gdyby w swoim założeniu kultura powinna być wolna, bo to odpowiada wizji artysty, dla którego no, sky is limit, prawda? Także staramy się realizować ten model kultury, wiedząc o tym, że to też daje nam no, możliwość współpracy z wieloma podmiotami i uczestnictwa szerokiego kręgu współpracowników. Naszym, jak gdyby, takim kredą jest hasło: Bolesławianie tworzą kulturę. Zresztą nawet patrząc na zbliżające się wybory, nie wiem, czy to jest symptomatyczne, ale żaden z dyrektorów bolesławieckich ośrodków kultury nie kandyduje. Natomiast oczywiście każdy z nas ma swoje typy wyborcze. Teraz równocześnie przeczytam dwa pytania. Proszę. Na corocznych koncertach szkoły muzycznej każdy z ratusza, ale także i pan, przemawiają i siedzą z melomanami w pierwszym rzędzie. Dlaczego szkoła muzyczna jest taka niedofinansowana? Każdy przy mikrofonie dużo obiecuje i mówi, jak kocha naszą szkołę muzyczną. A z tych obiecanek nic nie wynika, jak zawsze. Nie wstyd panu przed tymi dziećmi i rodzicami? No tutaj absolutnie jestem wyzbyty z poczucia wstydu, bo mam świadomość, że to nie jest mój błąd, czy też czcza obietnica, po prostu. Musicie państwo wiedzieć, że każda z instytucji podlega swojemu organowi prowadzącemu. Dla szkoły muzycznej tym organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To ono odpowiada za to, żeby w szkole były spełnione wszelkie warunki do nauki i do rozwijania talentów. No niestety, Ministerstwo Kultury jest daleko, natomiast szkoła ma swoje potrzeby. No ale wiem, że pojawił się nowy dyrektor, nowa dyrektorka, pani Adriana, która
jest bardzo aktywną i przebojową osobowością. Zresztą znakomicie współpracuje nam się. Dzięki tej współpracy mogliśmy na przykład w czasie gali zapromocji miasta zobaczyć świetny zespół Combo złożony z absolwentów bądź instruktorów szkoły muzycznej. Natomiast dodam, że gmina miejska Bolesławiec, wiem to, bo sam też uczestniczyłem w tych projektach, dzieciom ze szkoły muzycznej daje możliwość na przykład wyjazdu za granicę. Pamiętamy, że realizowane były projekty współpracy Czechy-Polska i powstała orkiestra Bolesławiec Czeska Lipa. Była też orkiestra miast partnerskich Bolesławiec Czeska Lipa Siegburg. Nagrana została też płyta. Ten zespół uczestniczył w koncertach w różnych miastach w Europie, a na przykład chór Kamerton ze szkoły muzycznej uczestniczył w projekcie podpisania umowy o współpracy między Bolesławcem a Valle Corsa. Także gdzie jest tylko możliwość, tam dzieci ze szkoły muzycznej są wykorzystane i w pełni ich talenty prezentowane. Dlaczego punkt informacji jest nieczynny popołudniami i w soboty, gdy są turyści? Musimy pamiętać o tym, że w Bolesławcu mamy punkt informacji turystycznej w rynku. I to jest jak gdyby ta główna instytucja, która obsługuje turystów przybywających do naszego miasta. W Bolesławcu sklep z ceramiką pełni też funkcję informacyjne dla turystów. To prawda, on funkcjonuje w czasie dni roboczych w tygodniu. Natomiast oczywiście istnieje pewna możliwość, żeby ta działalność przeniosła się na przykład na sobotę. Także tutaj wszystko jest możliwe. Teraz pytanie dotyczące zatargów z teatrem. Jaki był budżet, ile kosztowały w sumie występy artystów, garzy, jurorów oraz organizatorów? Może najpierw na te dwa pytania? Dobrze, to może zacznę od takiej formuły krótkiego komentarza do zatargów. Przede wszystkim to impreza wyjątkowa. To impreza przygotowywana przez młodzież i dzieci pod okiem wspaniałej instruktorki teatralnej pani Anety Ćwieluch. To ogromna rzesza bodaj 50 wolontariuszy. To wspaniała inicjatywa teatrów z całej Polski. Bo mieliśmy tutaj Warszawę, Kraków, Nowy Tomyśl. Naprawdę 10 wybranych, proszę Państwa, wybranych zespołów teatralnych spośród 19 złożonych ofert i bardzo wysoki poziom tego wydarzenia. To 3 dni, w czasie których odbywały się warsztaty z młodzieżą. Warsztaty teatralne zapewnione przez instruktorów z wyższych szkół teatralnych, proszę Państwa. Była też Olga Bołądź u nas jako szefowa jury. Jej spotkanie z młodzieżą na pewno otworzył im oczy na wiele spraw związanych z trudnym zawodem aktora, ale przede wszystkim były koncerty muzyczne, które towarzyszyły temu wydarzeniu, czyli Doktor Misio i Arek Jakubik, wspaniały aktor, znakomity, w ostatniej Wyborczej jest wywiad właśnie z nim, polecam. Człowiek o niezwykle ciepłym podejściu do młodzieży, a przede wszystkim wielki patriota. I proszę Państwa, gdybyście widzieli na scenie jego popis aktorsko-muzyczny, który doskonale konweniował, jak gdyby falował z młodzieńczym zapałem młodych ludzi, którzy wyskoczyli przed widownię i świetnie się bawili i słuchali znakomitej muzyki rockowej, to Państwo wtedy zdalibyście sobie sprawę, że temu wydarzeniu trzeba poświęcić więcej uwagi. Zresztą na widowni było dużo bolesławian i za to też jestem wdzięczny. A co do finansów, bo to też jest istotne. Proszę Państwa, my mieliśmy zaplanowane środki w naszej dotacji celowej około 20 000 zł, natomiast udało nam się tę kwotę potroić i dzięki temu mogliśmy zrobić coś, co dla tej młodzieży naprawdę było wartościowe. Jeszcze raz chylę czoła przed całą ekipą
zatargów przed panią Anetą Ćwieluch i przed moimi pracownikami, bo tutaj głównie dział organizacyjny pod okiem pani Doroty Dziedzic-Lechowskiej, dział techniczny pana Michała Piaskowskiego i dział filmowy pana Michała Szweda. I proszę państwa, 11 sponsorów. Znakomite wydarzenie. Fantastyczny streaming. Do dzisiaj, jeżeli chcecie zobaczyć jakieś fragmenty, czy nawet całości występów tych poszczególnych grup teatralnych, wystarczy zerknąć na stronę YouTube'a i wtedy naprawdę możecie to przeżyć jeszcze raz albo pokosztować od początku. Uzupełniające pytanie. Czy pani Aneta Ćwieluch otrzymała dodatkowe wynagrodzenie? Żadnego dodatkowego wynagrodzenia. To jest kobieta z pasją, to jest kobieta o wielkim sercu dla młodzieży przede wszystkim. Bo robi to no, w taki sposób naturalny. Ja jestem pełen podziwu. Jasne. Zmieniamy temat. Dlaczego w Bolesławskim Ośrodku Kultury nie ma klubu szachowego i zajęć szachów? Inne miasta podobnej wielkości mają takie zajęcia. Kiedyś ogłosiliśmy nabór instruktorów na naszej stronie internetowej. Przyznam się szczerze, że bardzo chętnie bym widział zajęcia szachowe w naszym ośrodku. Jeżeli się ktoś taki znajdzie, zapraszam na rozmowy, bardzo chętnie podejmę się. Dlaczego nie ma zajęć artystycznych w soboty, gdy wszyscy mają więcej czasu? No to też wynika z jak gdyby naturalnego rytmu pracy naszych instruktorów, którzy tak sobie ułożyli zajęcia, no bo ci instruktorzy są zatrudniani u nas jako dodatkowi pracownicy, prawda, którzy realizują swoje warsztaty. Tutaj jest możliwość, żeby te zajęcia odbywały się również na przykład w soboty. To jest kwestia do dogadania. Jest takie pytanie, jak pan był wiceprezydent, pominiemy go. Dlaczego w Boku jest taka słaba oferta pracowni taneczno-ruchowych? No wydaje mi się, że to co powiedziałem... Kończę może z komentarzem. Nie odbywają się żadne warsztaty tańca. Dlaczego w tym roku nie będzie Bolesławieckiego Festiwalu Tańca? Bokowskiego Festiwalu Tańca, chociaż no, my tę formułę tak trochę rozszerzyliśmy, bo zaprosiliśmy też inne zespoły taneczne z całego Bolesławca, nie tylko te, które u nas mają swoją siedzibę. W tym roku robimy to inaczej niż w ubiegłym, bowiem każda z naszych pracowni, jak gdyby, może nie każda, ale staramy się, ażeby nasze pracownie wystąpiły indywidualnie. Już odbył się taki benefis w pewnym sensie. Kasi Tomczyk i jej dzieci prezentowały hip-hop na scenie. Pani Halina Bałacka-Kłak również występowała. Na przykład w czasie gali za promocję miasta to było spore wydarzenie artystyczne. A już niedługo, bo 25 kwietnia pani Dalia Kowara-Schmidt zaprezentuje musical na naszej scenie bokowskiej i to będzie taniec orientalny połączony ze słowiańszczyzną. Sam jestem ciekaw, co z tego wyniknie, ale już państwa zapraszam. 25 kwietnia. Dlaczego, mając techniczne możliwości, nie zorganizował pan spotkania z chętnymi do zadawania pytań bolesnautami, tylko wybrał pan wizytę w redakcji? Drogi internauto, chcę mocno podkreślić, że ja ze swoim fejsem i swoim nazwiskiem tutaj jestem przed tobą i odpowiadam na twoje pytanie, natomiast ty kryjesz się za pseudonimem. Dlatego jeżeli bierzemy pod uwagę te kwestie, to wydaje mi się, że tutaj raczej twoja pozycja wskazuje na ukrywanie się przed czymś. Ja nie mam żadnego problemu z podaniem swojego imienia, nazwiska. Dlaczego oferta kulturalna i liczba pracowni w Bolesławieckim Ośrodku Kultury Międzynarodowym Centrum Ceramiki stale się kurczy? Jak kształtuje się oferta ośrodka, to jest pracowni, liczba ich uczestników? 10 lat wstecz, no to strasznie trudne pytanie. Sięgnęliśmy do tych czasów odległych nieco, takich, nie powiem starożytnych, ale to było już dosyć dawno. To nie jest tak, że tych zajęć mamy, to są kwestie porównywalne. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że tutaj też czynnik ludzki działa w jakimś sensie. No, niektórzy ludzie od nas odchodzą, przenoszą się do innego miasta i tak na przykład utraciliśmy bardzo ciekawe zajęcia rytmiczne dla małych dzieci, bo koleżanka wyprowadziła się do Chojnowa i tam
podjęła pracę. Dodatkowo przychodzą nowe zajęcia, które jak gdyby wchodzą w te luki i zapełniają te puste miejsca, no chociażby taniec estradowy, czy na przykład zajęcia dla maluszków plastyczne, czy też na inne formy, które oczekujemy, że się pojawią dzięki Państwu. Także młodych ludzi zdolnych, ale też i doświadczonych zapraszam do współpracy. Pewnie już Pan odpowiadał, ale jeszcze raz. Jakim autorskim dorobkiem może się Pan dyrektor pochwalić podczas bycia dyrektorem w MCC? No, pan redaktor rzeczywiście powtarza, to ja już tutaj bardzo szczegółowo opisałem te zmiany. No, myślę, że moim dorobkiem jest po pierwsze tak, w tym trudnym okresie dwóch takich potwornych okoliczności, których nie przewidzieliśmy, czyli COVID i wojna w Ukrainie, potrafiliśmy utrzymać zespół, potrafiliśmy stworzyć ofertę, która na przykład dla Ukraińców miała charakter integrujący ze społecznością Bolesławca. To jedna sprawa. Zmieniliśmy też, mówię my, chociaż pan redaktor zadał pytanie o mnie, ale to jest mój zespół, ja jestem częścią tego zespołu, robimy to razem. Potrafiliśmy też utrzymać, a nawet, co jest niezwykle ważne, podnieść na poziom zbliżony do przed COVID-em i przed wojną ilość widzów w naszym kinie, które jest kinem proponującym, proszę Państwa, kino dla seniorów, kino dla kobiet, edukacja filmowa dla młodzieży, DKF, około 100 tysięcy widzów w ciągu roku. Czyli proszę Państwa, statystycznie no to jest trzy razy. Bolesławianie chodzili do naszego kina minimum. Tak mi się wydaje. No i wiele atrakcji nowych, o których mówiłem tutaj. No przede wszystkim wspominałem o zatargach, wspominałem o kulturalniku wakacyjnym. Wspominałem o jazzowo-rockowych spotkaniach w naszych ogrodach. Tego by można było jeszcze mnożyć, ale wiemy, że czas mamy ograniczony. Chciałbym wiedzieć, jakie stanowiska w BOK MCC zajmują pracownicy, którzy kandydują w zbliżających się wyborach i dlaczego Pan nie kandyduje? Na którego z pracowników oddałby Pan głos i dlaczego? Proszę Pana, ja oddaję swój głos na program. Ten program dla mnie to jest na przykład kwestia związana z moim ośrodkiem. Ja nie mówię o sprawach dotyczących kwestii komunalnych, czyli podatków, nie mówię tutaj o sprawach związanych z kosztami na przykład życia. No, wszyscy wiemy, jakie one są satysfakcjonujące. Natomiast trzeba brać pod uwagę to, co kandydaci, co poszczególne ugrupowania proponują w kwestiach kultury. Jeżeli ja na przykład słyszę o tym i widzę, że planowana jest planowany jest remont CIK-u, jeżeli widzę, że starania idą w tym kierunku, żeby zmodernizować ten obiekt, jeżeli ja to wszystko widzę, jeżeli ja widzę, że na przykład coś chce się zrobić z naszym amfiteatrem w parku Bonina, to są moje typy, natomiast rzeczywiście młodzi ludzie u mnie w Bolesławskim Ośrodku Kultury mają aspiracje polityczne i nie jest problemem spojrzeć na listy wyborcze i znaleźć ich nazwiska. Czy mógłby Pan się bardziej przyjrzeć spotkaniom emerytów w środę o 16? Czy niewskazane jest pewne ograniczenie zaufania do Pani Prezes? Nie wiem, co ja mam przez to rozumieć. Z panią prezes spotykamy się, z panią prezes rozmawiamy. Nie nadużyła mojego zaufania, zresztą do swoich instruktorów to zaufanie mam oczywiście wyrobione. No to mi pan internauta czy pani internautka dają do myślenia. Nie wiem, co o tym powiedzieć. Pytanie osobiste pomijamy i teraz kolejne. Czy ma pan wpływ na repertuar kina i oczywiście występów w kinie? Jaki? Oczywiście. No kluczowy, jestem szefem tej instytucji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że repertuar kinowy musi być atrakcyjny dla widza.
i moi pracownicy, mój kierownik kina i osoby, które są odpowiedzialne za repertuar, dbają o to, żeby to było na najwyższym poziomie, o czym świadczy chociażby fakt, że widzów mieliśmy rekordową ilość. W Polsce byliśmy najlepsi, jeżeli chodzi o kina dwusalowe. Panie redaktorze, po raz pierwszy mówimy o tym, tak, sale dwusalowe kina i tutaj mieliśmy bardzo dobry wynik, proszę Państwa. Mazowiecki Ośrodek Kultury ma pod nazwę Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Jaką współpracę międzynarodową poza plenerem ceramicznym prowadzi BOK? Proszę Państwa, BOK to przede wszystkim wielkie wydarzenia artystyczne, plenerowe, Wolesławskie Święto Ceramiki, gdzie mamy wielu zagranicznych przyjaciół. Plener, który w tym roku, proszę Państwa, będzie obchodził swoją 60. rocznicę i tutaj staramy się, żeby propozycja współpracy miała charakter selektywny, bo chcemy i zapraszamy współpracowników z różnych stron świata, ale też zapraszamy naszych wielkich polskich artystów ceramików. No cóż, Bractwo Ceramiczne, które ma swoją siedzibę w naszym ośrodku. Projekty, które realizujemy. W tej chwili jesteśmy na etapie dogrywania 3 projektów w ramach Euroregionu Nysa, Interregu Polska-Czechy i Polska-Saksonia. Żeby nie osłabić efektu końcowego, powiem tylko tyle, że to są projekty skierowane do młodzieży, do osób niepełnosprawnych i do młodych ludzi, którzy chcą swoją wenę artystyczną przelać na konkretne dzieło plastyczne. I to jest w trakcie. Jasne. Uzupełnienie do tego pytania. Prawdziwym międzynarodowym centrum ceramiki jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Dlaczego BOK nadal używa tej nazwy? Rozumiem, Międzynarodowe Centrum Ceramiki, chyba o to chodzi. Międzynarodowe Centrum, proszę Państwa, oczywiście nie umniejszam, wręcz przeciwnie, jestem zachwycony tym, że jutro otwieramy nasze muzeum. Natomiast nie możemy zapominać o tych faktach, które przed chwileczką wymieniłem. To są działania o charakterze społecznym, i tutaj będziemy bardzo mocno współpracować z Muzeum Ceramiki. Już jestem dogadany z panią dyrektor w kwestii jak gdyby takich dywersyfikacji pewnych wydarzeń, które będą działy się w czasie Święta Ceramiki i też w czasie całego roku. Takie dłuższe pytanie. Tak. Jakie zmiany wprowadził pan za swoich rządów w BOK-u, jeśli chodzi o ofertę zajęć stałych? Czy w związku z konfliktem dotyczącym glinoludów nie można zrobić konkursu ofert, zapytania ofertowego, dać szansę wszystkim podmiotom? No ale tę szansę dajemy. Ta formuła jest otwarta. Zapraszamy, proszę Państwa, zapraszamy do współpracy. Przynoście nam swoje projekty, a my postaramy się je przeanalizować i tak je wybrać, żeby stanowiły jedną całość godną 30. Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Nie czynimy tutaj różnicy pomiędzy panem Nowakiem, czy panem Kowalskim, czy innym panem, byleby tylko ta oferta była atrakcyjna. I to jest jak gdyby istota rzeczy. Pytanie brzmi, panie Kornelu, czy wie pan coś na temat podrobienia show rekordu Guinnessa przez BOK MCC? Przecież logo organizacji, nazwa nijak się miały do zgłoszonego tego przez BOK w czasach pani Lijewskiej. Nawet literówka na wydrukowanych materiałach była. Wolę o tej sprawie nie mówić, bo nawet dzisiaj zrobiłem taką szybką wymianę poglądów na temat tego rekordu Guinnessa. 2009 czy 2008 rok i rzeczywiście była jakaś propozycja dotycząca długości stołu ceramicznego. Ale tylko tyle wiem, natomiast co do nieprawidłowości, proszę mi wierzyć, nie zapoznawałem się z tym materiałem, nie mam pojęcia. Ja się pytać kolejne uzupełniające, czy badał tę sprawę pan, czy nie grozi miastu kara umowna za posługiwanie się logo organizatora? Prośba o rzeczową odpowiedź, bo po przejęciu BOK-u chyba jest jakiś audyt
był w tej sprawie wewnętrznie. Oczywiście, że przejmowałem ośrodek i inwentaryzacja nie tylko sprzętu, nie tylko części nieruchomych wyposażenia, ale też i pewnych działań wtedy się odbywała. Nie spotkałem się z tą sytuacją. Przyznam się szczerze, że to jest dla mnie rzecz zupełnie nowa. No, dziękuję za informację i postaram się, a nawet to chyba w moim interesie jest i naszego ośrodka, tę sprawę zbadać. Dziękuję bardzo. Jakie cele wyznaczył pan sobie jako dyrektor BOK-u na 2024 rok? Czy jest coś, co chciałby pan zmienić w funkcjonowaniu ośrodka? No, mi zależy bardzo na tym, ażeby, tak jak mówię, wcześniej wspominałem o ARZE, amatorskim ruchu artystycznym, żeby on odpowiadał oczekiwaniom naszych mieszkańców. I tutaj myślę, że to idzie w dobrym kierunku. No i te, akurat tak się zdarzyło, wielkie rocznice, czyli 30. Bolesławieckie Święto Ceramiki i 60. Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski. A dodatkowo jeszcze mamy stowarzyszenia, które Stowarzyszenie Pani Smoleńskiej ma 30 lat, a podpisanie porozumienia, okrągłe liczby, podpisanie porozumienia między Bolesławcem a Pliniaworem 50 lat i to wszystko będziemy realizować w tym roku. Zależy mi na tym, żeby te wydarzenia miały charakter znaczący, bo to jest nasza tożsamość bolesławiecka. Zanim zadam panu pytanie, to też się pochwalę. Boles Info ma 20 lat w tym roku. Zapraszam, możemy dla państwa zrobić imprezę. Jaką rolę w kształtowaniu wizerunku Bolesławcu jako miasta przyjaznego kulturze pełni w pana ocenie BOK? No, myślę, że to jest kluczowa rola, tak jak i innych ośrodków kultury. Wspomnę tylko na przykład nagrodę Rady Europy. Pamiętam ten czas, kiedy wspólnie siedzieliśmy u prezydenta Piotra Romana i omawialiśmy te kwestie, starając się jak gdyby uporządkować ten ogrom materiałów, które predestynowały nas do otrzymania tej nagrody. I wierzyliśmy, że to się uda. Udało się. To jest właśnie promocja. To jest Bolesławski Ośrodek Kultury, to jest Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Wiedzy, to jest nasze Muzeum Ceramiki. Bo my tworzymy tutaj coś, co jest jak gdyby podstawą patrzenia w przyszłość i budowania tożsamości. Panie dyrektorze, mamy jeszcze kilka minut, więc prosiłbym, żeby... Czy to prawda, że kino finansuje działalność BOK-u? Tak, w pewnym sensie tak, ale nie zapominajmy, że źródłem utrzymania naszego ośrodka to nie tylko kino, no a przede wszystkim dotacja celowa i podmiotowa Gminy Miejskiej Bolesławiec, która jest organizatorem dla nas, ale też i mamy, zarabiamy pieniądze z wynajęcia pomieszczeń, sal konferencyjnych, restauracji, również mamy opłaty za zajęcia naszych warsztatowiczów, które co prawda nie rekompensują wartości pracy instruktorów, ale no, uzupełniają to. Mamy też duży sponsoring, dotacje od sponsorów, także tego jest więcej. Nie tylko kino, aczkolwiek kino stanowi niezwykle ważny element tej układanki. To pytanie pominiemy, bo już pan odpowiedział. Czy to prawda, że BOK nie posiada własnej sceny i musi pożyczać? Jeśli tak, to dlaczego finansowane są budowy i tworzenie kolejnych instytucji zamiast doposażenia ośrodka kultury, gdzie scena wydaje się być niezbędna? My korzystaliśmy do tej pory ze sceny, którą administruje nasz MOSiR, czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wiem, że ta scena, tak rozmawiałem z panem dyrektorem, ona ma być remontowana. No w każdym razie to nie jest tak, że, bo zdarza nam się, w zależności od wykonawców, zwłaszcza kiedy to jest duża impreza, na przykład mieliśmy zespół Śląsk 2 lata temu i wtedy no, staliśmy przed koniecznością wynajęcia potężnej, dużej sceny, żeby artyści po prostu się zmieścili. Dzień dobry. Bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania. Po co BOK jak jest MDEK? No właśnie, te dwie instytucje funkcjonują obok siebie i zwykle jest tak, że w pewnych obszarach realizujemy bardzo podobne kwestie. Natomiast jest zapotrzebowanie zarówno dla BOK-u i dla MDEK-u. Pewne rzeczy realizujemy razem, jak na przykład prowadzimy zespół pieśni tańca Bolesławiec. Czy na przykład rok temu robiliśmy razem zatargi z teatrem.
Natomiast tutaj myślę, że się uzupełniamy. No, odbywa się to na zasadzie porozumienia. Dlaczego amfiteatr Parku Bonina jest wykorzystywany raz w roku? Amfiteatr w Parku Bonina ma być zadaszony. Z tego co wiem, jest taki plan, ażeby to miejsce miało charakter bardziej uniwersalny niż do tej pory. Oczywiście mam takie poczucie, że ten obiekt można by wykorzystać w znacznie większym stopniu. Natomiast tak, no, tych imprez robimy tak dużo, patrząc na przykład na ten rok, kiedy mieliśmy w marcu zatargi z teatrem. Teraz będziemy mieli, już teraz zapraszam, w przyszłym tygodniu Festiwal Bardów Solidarności Pieśni Patriotycznej. W maju mamy wydarzenia związane z 50-leciem współpracy między Borsławcem a Pryniaworem i dni, ta trzydniówka patriotyczna i tak dalej, i tak dalej. Także być może w ten sposób dzieje się coś, co można by nazwać klęską rodzaju. Rzeczywiście trzeba pomyśleć o tym, żeby to miejsce wykorzystać w znacznie większym stopniu niż do tej pory. Czy kościoły płacą za usługi bokiem CC podczas swoich wydarzeń? Jeżeli wspólnota kościelna jest realizatorem jakiegoś wydarzenia, a my jesteśmy współorganizatorem, to oczywiście nie. Jasne. Dlaczego pan jako dyrektor nie wskazał imprez rok, blok, w bok, Bluz nad Bobrem? Przez te wszystkie lata rządów nie powstał żaden większy festiwal, alternatywa dla tych, które zabrano. No powstał, no tak jak mówię, mieliśmy tę propozycję, którą zrealizowaliśmy za targów z teatrem. To jest naprawdę ogromny ogólnopolski festiwal. Owszem, można by pomyśleć o Bluzie nad Bobrem, tylko że to jest znak towarowy, którego nie jesteśmy właścicielem i tutaj to wymagałoby jakiejś współpracy ze stowarzyszeniem. No i ta trzecia formuła, o której pan wspominał, dlaczego nie? Jeżeli znajdą się zespoły, które chciałyby u nas wystąpić, to możemy zrobić dla nich ten koncert, czy cykl koncertów. Dla młodych ludzi, kiedyś nazywano ich garażowcami, nie wiem jak w tej nowej formule oni by się znaleźli, a dlaczego nie? Tutaj jesteśmy otwarci. No, wszystko się wiąże z tym pytaniem kolejne. Dlaczego na imprezach plenerowych poza świętem ceramiki nie ma artystów dla osób młodych? No to nieprawda. No nieprawda, bo nawet, proszę państwa, mieliśmy rok temu święto Marii de Matias, patronki naszego miasta, i tam nawet na takiej imprezie, no ktoś mógłby powiedzieć, na festynie parafialnym występował zespół rockowy. Teraz dbając o to, bo zależy nam na młodym widzu, na widzu, który ma właśnie takie oczekiwania, organizujemy to wydarzenie, o którym wspomniałem, 50-lecie współpracy między Pryniaworem a Bolesławcem, i tam już wiemy, że wystąpi zespół rockowy Deminutif, tak się chyba nazywa. Jeszcze dwa pytania. Proszę bardzo. Czy w ramach ochrony emerytalnej prezydent może pana oddelegować na stanowisko operatora urządzeń czyszczących? Proszę państwa, powiem tak. Po pierwsze tak, nie wiem, co to jest ochrona emerytalna. Takiego pojęcia na razie, może wiem, ale nie korzystam z tego. Natomiast mam taką uwagę dla szanownego internauty. Jeżeli koniecznie chce mnie pan albo pani zatrudnić, to mogę wykorzystać swoje umiejętności kluczowe, czyli polonistyczne, i nauczyć pana zgodnie z tym, co pisał Słowacki, żeby odpowiednio dać rzeczy słowo, żeby pana no, w pewnym sensie przeszkolić w kwestii smacznego i właściwego formułowania zdań i myśli. Mówię o tym w takim żartobliwym tonie, choć zdaję sobie sprawę, że to jest po raz kolejny, wydaje mi się, że odrobinkę w stosunku do mnie niesprawiedliwe i taki ageizm, no nazwijmy tak, który nie powinien mieć miejsca. No tyle. I ostatnie pytanie. Panie Kornelu, dlaczego nie mogę z żoną pójść w piątek, sobotę wieczorem na kolację, tak żeby nie natknąć się na tabuny pijanych amerykańskich żołdaków? Co miasto zamierza zrobić z tą sytuacją? No tutaj chyba już jest lepiej niż kiedyś,
Ja mieszkam na ulicy Prusa i tam akurat to jest Mekka w restauracji naprzeciwko mnie, nie wymienię z wiadomych powodów jakiej. Mekka dla Amerykanów. Wiem, że została powołana specjalna komisja, która ma rozwiązywać różne problemy. To była inicjatywa prezydenta miasta Bolsawce, pana Piotra Romana. Ma rozwiązywać problemy na styku. Amerykanie i ludność nasza, czy też i restauratorzy, no mówiąc krótko, ma zadbać o to, żeby ta współpraca, czy te przenikanie się wzajemne miało charakter no kulturalny przede wszystkim. I tutaj zapewniam panią, że będziemy starać się, żeby, bo mi też zależy, ja też chodzę, czasami zdarza mi się pójść do restauracji i zależy mi na tym, żeby nie ocierać się o pijanych Amerykanów, czy też i Polaków, bo to nie jest tylko przypadłość amerykańska. Nasza rozmowa się kończy, ale pan prosił, że chce pan jakąś ciekawą informację. No tak, proszę państwa. No, mam na koniec dla państwa informację, taką świeżą bułeczkę, bo od pewnego czasu, nie myślcie państwo, że ja zdradzam wszystkie sekrety Borsowieckiego Ośrodka Kultury, chociaż zdradzę na przykład sekret, że z panem redaktorem umówiliśmy się na tenisa, ale jakoś nie dochodzi do skutku. Ja sobie poczytuję może trochę zbyt narcystycznie, że pan redaktor chyba zbiera formę i... No ale z drugiej strony wiem, że to jest znakomity tenisista. O innej sprawie chciałem powiedzieć. Od dłuższego czasu przygotowujemy się do Borsowieckiego Święta Ceramiki. Proszę państwa, nie wiem, czy już wiecie, ale mam taką oto informację, że w czasie 30. Borsowieckiego Święta Ceramiki wystąpią następujące zespoły i artyści. W piątek, to taki dzień wstępny, zwykle kierowany do młodzieży, będą to grupy Smolasty i Gromi. W sobotę szykujemy dla państwa Błażeja Króla i Landberry. Błażej Król, męskie granie, to państwo chyba wiecie. Natomiast niedziela ma być prawdziwym hitem. I proszę państwa, już mogę to powiedzieć otwarcie, będzie zespół Jam i coś jeszcze ekstra, ale o tym nie chcę mówić teraz. Natomiast zapewniam, że to naprawdę będzie hit. Także bardzo dziękuję, panie redaktorze, za to, że mogliśmy wymienić tych kasów, a moja tu obecność, jeszcze raz powtarzam, ona jest spowodowana przede wszystkim tym, że należało się mojemu ośrodkowi, ażeby przybliżyć go państwu. Także, no i oczywiście dziękuję za zapytania, nawet te, które miały charakter nieco kąśliwy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.